Lucy, no gdzie ty jesteś? Ciągle tu ciebie gubię. Lucy, halo. Lucy, Lucy, gdzie ona jest? O, jest owieczka! Chodź, Lucy, lecimy, zobacz, bo tutaj, zobacz, że jest cały czas śnieg, jest zimno, musimy gdzieś iść w którąś stronę, tam jest troszkę cieplej, ale czekaj, 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 Lucy, nie podchodź, patrz, patrz, kto tam jest. Czy widzisz? Tam jest jakiś mag. Musimy, może podejdziemy do niego, zapytamy się, co on tutaj robi, może da nam jakąś wskazówkę, wie, gdzie można, nie wiem, gdzieś się schować, gdzieś domek jakiś ogarnąć. Dobra, chodź, może tu jest miasto, jeśli tu jest człowiek, to faktycznie będzie tutaj jakieś miasto. Dzień dobry, magu, dzień dobry, magu. My chcemy jakieś schronienie, może wie pan, gdzie możemy trafić. Witajcie, podróżnicy. Ja jestem mag Waldemar. Chciałbym wam powiedzieć, że jest dla was nadzieja. Musicie niestety uratować 3 z TNT, naprawdę. Musicie to w tym odcinku zrobić. I drogi matronerze, sprawa do ciebie. Jeśli pod tym odcinkiem będzie 15 tysięcy łapek w górę, dam przedmiot, dzięki któremu Lucy będzie mogła mówić, także zostawcie łapencję w górę i mam nadzieję, że 15 tysięcy łapek w górę to nie będzie dla was problem. Podajcie możliwość dla Lucy powiedzieć. Okej, wow, Lucy, czy ty to słyszałaś? Że jak będzie 15... Co? Max zniknął, poleciał gdzieś. Lucy, słyszałeś, że jak będzie 15 tysięcy łapek w górę, to... Naprawdę, to będzie, słuchaj, sztos, ponieważ będziesz mogła rozmawiać. Ej, Lucy, cieszysz się? Ej, słuchajcie, moi drodzy, jak dobijemy 15 tysięcy łapek w górę, to Lucy, moja owieczka, będzie mogła rozmawiać, słuchajcie. Także mam nadzieję, że zrobicie to w dzisiejszym odcinku. No ale słuchajcie, coś jeszcze, ten mag powiedział, że mamy uratować 3 dusze. Ciekawe jakie, no dobra. Ej, tam coś jest, chodź Lucy, musimy tam pójść. Musimy tam iść, tylko czekaj, czekaj, może przejdziemy się koło jakąś wodą. Nie, 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 po prostu będziemy szli tedy. Chodź Lucy. Dobrze, dobrze, patrzcie, że mamy kolejny TNT, więc w dzisiejszym odcinku mamy kolejny TNT, zaraz zobaczymy, co to takiego będzie, no i zaraz, no Lucy, szybciej! No, napiszcie Lucy szybciej, wszyscy muszą napisać Lucy szybciej, opatrzcie, pływająca Lucy, no nieźle, dobra. Lucy, słuchaj, patrz, mamy tak, mamy zielone TNT, mamy niebieskie, no i czarne, o wow, które ci się najbardziej podoba? Ciekawe. Lucy, zaraz zobaczymy, ja się zaraz odwrócę i masz być koło tego TNT. Uwaga, uwaga, napiszcie oczywiście w komentarzach, które TNT się najbardziej dla Lucy podoba. No i zaraz, zaraz się przekonamy. Uwaga, uwaga, zielone nie, niebieskie nie, czarne jej się podoba, słuchajcie. Jeśli chcecie zobaczyć, co będzie w czarnym TNT, to koniecznie musicie oglądać do końca. No i dobra, to zaraz, chodź, idziemy zobaczyć. Lucy, dawaj, masz jakieś drabinki, to weź mi tutaj szybko je podrzuć. No i wchodzimy do pierwszego TNT, zobaczymy, co tam będzie takiego. Okej, dobra. Dobrze, wchodzimy, patrzcie, mamy zielone TNT, które jest, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jako pierwsze, no i w sumie ciekawe, ponieważ no może tutaj się naprawdę niezłe rzeczy, nie, mogą się naprawdę niezłe rzeczy dziać. Okej, dobra, to co, patrz, Baldi tutaj jest napisane, tu jest TNT Baldiego, no dobra, ej, szybko, 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 chodź, wskakujemy tutaj do środka Lucy, zobaczymy, co tam Baldi robi, no i uwaga, uwaga, wow, dobra, udało się, dzień dobry, Baldi, dzień dobry. Witam, jestem Baldi, droga ujeczko, czy możesz się troszkę odsunąć, no bo mi tutaj troszkę śmierdzi, ja nie lubię zwierząt, ale jeszcze gorzej, jeszcze bardziej nie lubię złych uczniów, którzy nie odrabiają prac domowych. No, drogi matronerze, proszę cię, weź przynieś podręczniki od moich 3 uczni. Jak będziesz szedł za takimi wykrzyknikami niebieskimi, to na pewno do nich trafisz. Szybko musisz przynieść, zobaczymy, czy zrobili pracę domową. Dobrze, Baldi, dobrze, Baldi, to ja z owieczką pójdziemy, zaraz zobaczymy, gdzie ta praca domowa może być tych uczniów. Chodź, 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 Lucy, zobaczymy, patrz, są te niebieskie wykrzykniki, wow, no dobra, to patrz, że tutaj coś mamy, tylko jest jakiś pierwszy uczeń chyba, to jest pierwszy uczeń, musimy do niego podejść, zobaczymy, Lucy, co on będzie chciał. Witam, witam, co on tutaj chce, Lucy, zobacz, co on mówi? Zobacz, że on chce, żeby owce ogolić? Ej, on chce dużo wełny. Lucy, dawaj wełnę. A, patrzcie, Lucy ucieka, nie chce dać mu wełny.
No dobra, to panie Zida, na pewno panu tutaj pomożemy. Tylko co my tu mamy? W sumie nic ciekawego. Lucy, czy masz jakiś kilof może? Bo tam widziałem coś, masz kamienny kilof może masz, co? Lucy, weź mi daj, bo ty tam nosisz takie rzeczy często. Także szybko musisz mi dać, o, kamienny kilof, dobra. To chodź Lucy, zobaczymy, czy uda nam się tutaj zrobić tą golarkę do owiec. I chyba to będzie git, słuchajcie. No i pamiętajcie, żeby zostawić łapencję. Mam nadzieję, że dobijecie te 15 tysięcy łapek w górę w końcu. Zrobimy taki rekord rekordów. Wiem, że to dla was nie jest problem. I wiem, że... jesteście w stanie to zrobić. Słuchajcie, dobrze, także ja tutaj wchodzę, wrzucam do pieca, zobaczcie, trzy ironki, no i zaraz zobaczymy, czy uda się zrobić tą golarkę dla owieczek, no i wszystkie tutaj wygolimy. Okej, dobrze, mamy już pierwszą sztabkę, no i chwileczkę musimy poczekać. Lucy, ty tam nie wchodź! O nie, pomylę się i Lucy ogolę! Ej, czy wiecie, która to jest Lucy? Czekajcie, zaraz zobaczymy, czy drodzy widzowie wiedzą, która to jest Lucy, bo ja w sumie nie mogę tutaj ogarnąć, czy to ta jest Lucy? A może ta jest Lucy? Słuchajcie, albo może ta, patrzcie, o tutaj się pcha. Lucy, gdzie, która ty jesteś? O, patrzcie, to chyba Lucy, ona najbardziej wesoła, jest najbardziej wesołą owcą we wszechświecie. Dobra, słuchajcie, to robimy nożyce, mamy pierwsze, znaczy jedne nożyce. No i wchodzimy, musimy ogolić te wszystkie owce i spróbujemy. O nie, to nie tym się goli, dobra. Także myślę, że ten Zidane będzie zadowolony. Zinedine Zidane, okej, wszystkie owieczki, pryk, pryk, pryk. Dobra, hopsa, myślę, że to będzie spoczko, dobrze. Pyk, 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 golimy je wszystkie, zbieramy oczywiście wełnę. Tu widziałem, niektóre były czarnymi owcami. No ale, dobra. Lucy, ja wychodzę. Zidane, proszę bardzo. O, i tutaj już książeczka na nas czeka, super. Mamy pracę domową, pierwszą pracę domową. Chodź Lucy, idziemy zobaczyć, co będzie dalej. Co? Drake? To jest Wither. Zobacz, to jest Wither. Ciekawe, co będzie chciał. Drogi Witherze, co pan chce? Czy coś słucham na ucho? Ej, Lucy, słyszałeś, co on chciał? Żebyśmy 10 krów mu przynieśli tutaj do zagrody. No dobra, spróbujemy to zrobić. O, widzę, że smycz tutaj już jest. Więc dobra, to musimy 10 krów oczywiście przywlec tutaj do tej zagrody. Dobrze, mamy 3, 4, 5... Okej, okay, i teraz szóstą. Teraz szóstą i patrzcie, możemy teraz do zagrody tutaj je wprowadzić, owieczki, czy krówki. Chodźcie, wszystkie 6. Dobrze, już jedna jest. Dobrze, druga jest. Trzecia, czwarta, piąta. Okej, zamykam. Dobra, jest, udało się. Dobra, jeszcze tylko 4 owieczki, czy krówki, przepraszam. 4 krówki, raz, dwa, 3, 4, dobra, mamy 4 krówki, także wsadzamy je szybko tutaj do, słuchajcie, tej zagrody i zaraz zobaczymy, co tutaj będzie się działo dalej. No, Lucy, otwieraj szybko, tylko żeby te nie wyskoczyły, musisz je tutaj pilnować. Ty jesteś moją owcą i ty powinnaś tutaj wiedzieć, okej? Okay? Zamykaj, Lucy! Dobrze, brawo, dobra, muszę tylko tę smycz odnieść, nie wiem, czy wszystkie mam, okej, dobra, tutaj jeszcze jedna się zaplątała, dobra, mam to ogarnięte, także drogi Drake'u, proszę bardzo, tutaj masz 6 owieczek, znaczy 10 owieczek, znaczy Boże, 10 krów, co ja gadam, bo mi się ciągle z tą Lucy myli. Dobra, to Drake'u, proszę bardzo, masz tutaj krówki, no i musimy iść zobaczyć, co będzie za kolejne zadanie. Słuchajcie, tutaj jakiś squid jest, ej, co on chce? Lucy, co on chce? Ty słyszysz go, bo ja go nie rozumiem. Patrzcie, squid tutaj jest normalnie na wybrzeżu, czekajcie. Chyba on chce, żeby ryby mu łowić. Ej, no dobra, ja tutaj połowimy, może jedną rybę chociaż by się udało zgarnąć. No zaraz się przekonamy, chociaż jedną rybeczkę. Uwaga, czekajcie, Lucy, dopinguj. Skacz, jesteś tutaj kibicem. Uwaga, jeszcze bobędzik, już coś tutaj pluska. Czy zaraz będziemy mieli branie? No, jeszcze chwilunia. Dobra, widzę, że tutaj ryby pływają. Więc za momencik, uwaga. I co jest? Dobra, chwileczka. Tam widzę, że coś pływa, tam ma jakieś branie. O, jest! Mamy rybę, proszę squid. Proszę bardzo, możesz sobie tą rybkę zachować. A my bierzemy trzecią pracę domową dla Baldiego. No i chodź, zaniesiemy mu to. Myślę, że on będzie zadowolony, że mu pomogliśmy. No i chodź Lucy, idziemy, patrz, tutaj jest jakaś twoja koleżanka. O, Lucy jeszcze wpadła do wody, no co za. Chodź, tutaj ci zrobię wyjście.
Może ci się uda. Dobra, Lucy tam sobie poradzi, tylko tutaj masz jakąś koleżankę, tylko nie gadaj zbyt długo z nią. No i słuchajcie, wchodzimy do Baldiego, oddamy mu to, co trzeba, no i zaraz się okaże, co tutaj Baldi wymyśli. Dobra, proszę pana Baldi, proszę, 3 książki dla pana, także myślę, że pan będzie tutaj sobie sprawdzał elegancko, a my z owieczką wracamy do... idziemy do kolejnego tutaj TNT, ale co to jest? Patrz! Ej! Patrz, tutaj mamy jakieś wejście, tylko ciekawe, do czego to jest? Lucy, jak myślisz? Wow, Lucy, ciekawe, kto tutaj jest w tym domku. Chodź, zobaczymy. Patrz. Gambal! O Boże, niesamowity świat Gambala, zobacz, jaki uroczy. Chodź, Lucy, zapytamy się. Cześć, Gambal, co się stało? Cześć, to ja, Gambal. Drogi matronerze i owieczko Lucy, musicie mi pomóc, ponieważ zgubiła się moja siostra. Musicie ją gdzieś tutaj znaleźć. Ja sam nie wiem, gdzie ona jest. Idźcie może na łąkę, gdzieś ona tam powinna być. Proszę was, pomocy, bo bez was te TNT wybuchnie. Szybko, musicie to zrobić. Dobrze, drogi Gambalu, pomożemy to zrobić. Lucy, chodź, idziemy na tą łąkę, jak on mówił. Tylko czekaj, co tu będzie takiego, bo... Wow, patrz, tam coś walnęło. Nie wiem, ja tego wcześniej nie widziałem. Zobacz, tam w ogóle ogień jakiś jest straszny. Chodź. Czekaj, bo tutaj jest... Zobacz, jakaś dziura wywaliła. Ostro. Patrzcie, to meteoryt. Lucy, uważaj, bo to jest ogień, a ty masz wełnę, nie możesz tego zrobić. Chodź, Lucy, idziemy. Zobacz, że tam jest jakiś mostek, tylko... Wow, patrz, to są ślady. Patrz, tu widzę jakieś ciemne ślady. To pewnie tędy szła właśnie siostra Gambala, tylko... Patrzcie, ona szła jakimś tutaj mościkiem, tym chyba. No więc tu musimy podążać tą ścieżką. Ciekawe, co my tam będziemy mieli do zrobienia. No epicko, słuchajcie, bo ta droga pewnie będzie mega długa. Także ja tutaj szybko muszę jakoś przyspieszyć. Chodźcie, idziemy za tymi śladami. Wiem, że to naprawdę może być daleko. Ale Lucy, spokojnie. Gdzie ona jest? Gdzie ona? O, tu jest Lucy, dobrze, ty czyli prowadzisz. Dobra, Lucy, prowadź. Musisz iść za śladami, szybko, zaraz zobaczymy ciebie. Czy jesteś dobrą tropicielką. Okej, czekaj, coś tutaj jest. Wow. Epika, dobra. Wow, patrz, zabawka, to jest zabawka. Ej, tutaj jest coś napisane. Ale czekaj, musimy to sprawdzić. Nieźle. Tutaj jest napisane: bardzo lubię brzozowe drzewa. Lucy, patrz, musimy chyba iść za brzozowymi drzewami. Chodź, idziemy tędy. Dobra, widzę, że tutaj jest jakieś brzozowe drzewko. O, ile tutaj owieczek jest, słuchajcie. No, Lucy, tutaj masz naprawdę raj, bo tutaj są twoje jakieś znajome pewnie. O, patrz, tutaj jakieś ogromne drzewo, więc musimy iść za tymi dębowymi drzewkami. No i zaraz może zobaczymy, czy gdzieś będą ślady. Ja w sumie nie jestem pewien, czy dobrze idziemy, czy dobrze, że się oddalamy stąd. No ale chyba to nie będzie jakiś problem, żeby wrócić, bo pamiętacie, najpierw brzozowe drewno, później ślady. Także chyba jakoś sobie damy radę. Chodź Lucy, czy ona idzie? Idzie za nami, super. Brzozowe drewno prowadzi nas w tą, jakoś tutaj, w tą górę, czy co to jest? Wow, słuchajcie, nie, tu wpadłem niechcący, okej, ale wyszedłem. No dobra, patrz Lucy, czyżby to było jakieś, zobacz Lucy, czy wydaje ci się ta góra jakoś podejrzana? Wow, patrzcie, że tu wpadłem, co to jest? Ej, to jest jakaś dziura, nie, to jest, czy my dobrze idziemy, Lucy? Słuchaj, czy my dobrze idziemy tutaj jakoś, tą ścieżką? No nie wiem, ej. To mi się nie podoba, ponieważ... No tutaj, wow, jakieś dźwięki straszne. No dobra, musimy stąd wyjść, Lucy, czekaj jeszcze chwileczkę. Dobra, o, są ślady, Lucy, znaleźliśmy ślady, czekaj. Czy znajdziemy tą siostrę? Chodź, wbijamy na górę. Tutaj i tutaj musimy lecieć. Patrzcie, ślady ciągle gdzieś prowadzą nas. Ciągle gdzieś prowadzą, tylko... Czekajcie... Co my tu mamy? Tu jest jakaś droga zniszczona. Ej, Lucy, czyżby... Musimy tutaj pójść? Czekaj. Okej, dobra. Czekaj, Lucy, może ty lepiej tedy nie idź, bo to jest naprawdę niebezpiecznie. Czekaj, może tu zrobimy po prostu jakąś ścieżkę, żeby można było sobie na spokojnie wejść. Ło, co tam jest za przestrzeń? Gunpowder, czyli proch strzelniczy. No dobra, z creepera. Dobra, bierzemy oczywiście ten cały proch. Może jakoś nam się uda tutaj przejść. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy to będzie możliwe do przejścia. Okej.
Lucy, co my tutaj dalej mamy? Czy my potrzebujemy piachu? Czekaj. Może zrobimy TNT? Lucy, lubisz wybuchy? Ej, oczywiście napiszcie w komentarzach, czy lubicie, jak coś wybucha, słuchajcie, coś niszczyć, nie wiem, jak to powiedzieć, ale czy lubicie coś rozwalać? Napiszcie w komentarzach, czy lubicie, nie wiem, czy... O, na przykład, czy strzelaliście fajerwerki? Mnie to na przykład interesuje. No i zaraz sprawdzimy, ile osób tutaj fajerwerki puszczało w Nowy Rok. Dobrze, także ja tutaj, słuchajcie, robię oczywiście TNT. Oczywiście źle, także czekajcie jeszcze momencik, chwileczkę. Dobra, także to trzeba zrobić tak, na X. Proch, no i piasek oczywiście w taki sposób. Mamy TNT, patrzcie, mamy TNT, ładne czerwone TNT, także będą wybuchy w dzisiejszym odcinku, epicko. Dobrze, czy ja mogę tutaj jakiś gravel sobie ogarnąć, żeby mieć co, słuchajcie, jak tutaj odpalić to? O jest, jest, mam gravel, patrz, mam sztabkę żelaza nawet. No i patrzcie, czy możemy tutaj gdzieś te TNT postawić? Może gdzieś tutaj? Spróbujmy, spróbujmy. Uwaga, Lucy, odsuńcie, Lucy! Uwaga! Czekaj, czekaj, czekaj. Wow, patrz, Lucy, mamy przejście. Jest, udało się. Zobacz, ślady dalej tutaj prowadzą. No i słuchajcie, my jesteśmy takim Sherlockiem Holmesem w dzisiejszym odcinku. Dobra, patrzcie, że ślady prowadzą tutaj. No, nieźle, nieźle, nieźle. Co to jest? Patrzcie. Czy, Lucy, powiedz mi... Czy siostra Gambala jest królikiem? Czy nie wiesz? Tak, jest chyba, nie? Też mi się tak wydaje, tylko czekajcie, bo tutaj patrzcie, ona jakoś wysoko skakała i poleciała na samą górę. Może jakąś inną ścieżkę uda nam się znaleźć. Czekaj, czekaj. O, jest drabinka! Chodź, Lucy, patrz! Nawet jej wcześniej nie zauważyłem. Ona jakoś tak położona jest tutaj, że naprawdę nie widziałem, żeby ona tutaj szła. Znaczy, ta drabinka po prostu tutaj była. Dobrze, idziemy na samą górę. Ciekawe, co to będzie, co to będzie. Uwaga, strzała poszła. Mam nadzieję, że w czoło nie dostanę. O, nie, już myślałem, już się bałem, że dostanę w czoło, jak wystrzeliłem w górę, patrzcie. Bang, wow, wow. Ominął mnie, w Lucy strzeliłem niechcący. Jest, patrz. Jak ona się da? Katrina, nie. Ty jesteś siostrą Gambala, tak? Wow, patrz, Lucy, ona jest siostrą Gambala. Tylko jakoś dziwnie ma tutaj napisane Katrina, słuchaj, Katrina, co to jest? O, dobra, tutaj jakaś tabliczka, że tu ma być ta siostra. Okej, tu jest ta siostra, słuchaj. No to, słuchaj, Katrina, nie wiem, czy jak ty się nazywasz, czy to jest twoje pseudonim. Musisz wracać do Gambala, bo on jest wściekły, że ciebie nie ma. No i mam nadzieję, że trafisz z powrotem. Pamiętaj, że po śladach masz iść za brzozowym drewnem, także my tak szliśmy. Dobra, Lucy, dawaj, wracamy do kolejnej skrzyneczki. Dobra, zobaczymy, co tam będziemy mieli, słuchajcie. Okej, dobra, ja nie mogę tutaj spać, tylko... Okej, dobrze, więc lecimy z powrotem. Myślę, że nam się uda trafić bez problemu, więc Lucy, chodź, idziemy. Mam nadzieję, że jakoś tam trafimy. Lucy, patrz, znalazłaś. Widzę, że znalazłaś tutaj ścieżkę do domku, więc idziemy, wracamy, chodź, idziemy do tego TNT, co my tam mamy. No i myślę, że te ostatnie TNT będzie najgorsze, ponieważ no nie jestem nawet świadomy, co tam może być. Okej, owce są. Słuchajcie, owce są, ciekawe czy tutaj, o, nawet ten ogień ciągle tutaj pali się. Dobra, idziemy do Gambala, powiemy, że już siostra się znalazła i że lada moment powinna tutaj trafić, że my tutaj szybko przybiegliśmy. Dobra, drogi Gambalu, proszę bardzo, tutaj nawet na, znaleźliśmy twoją siostrę, proszę bardzo, tutaj masz nawet tą jej maskotkę, więc ona, to była ta taka poszlaka specjalna, żeby trafić do twojej siostry, więc ona lada moment powinna być. Dobra, Lucy, chodź. Idziemy, zobaczymy, co w kolejnej skrzynce będzie. Chodź. Drabina linowa jest. Więc wchodzimy do tej ostatniej skrzyneczki. Tylko co by tutaj było? No, no jestem sam bardzo ciekawy. Patrzcie, że... Okej. Okay. Co to jest? Słuchajcie. Hotel Transylwania? Ej, czy znacie taką bajkę? Czy to jest Hotel Transylwania? Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy oglądaliście taką bajkę, czy wiecie, co to jest, bo ja tak naprawdę to jestem zielony w tych sprawach. No i słuchajcie, wchodzimy do TNT czernego. Myślę, że tu będzie epicko, no bo patrzcie, że wow, co to jest? Ty, to jest jakiś hotel, naprawdę, to jest hotel wampirów? Patrzcie, tam jest coś jest, czy coś tam... Wow, tam Dracula jest! Lucy... Lucy, o, popatrzył na mnie, Lucy, nie pić nam! Lucy, nie! Lucy, uciekaj, patrzy! To Dracula chyba był. Nie, tam nie wchodzimy, chodź, Lucy, idziemy zobaczyć. Może uda nam się w jakiś sposób wejść
Czekaj. Musimy stąd jakoś się wydostać. Nie wiem, może tu jest jakieś wejście. Chodź, Lucy, znalazłem coś. Patrz, tutaj możemy sobie na spokojnie wejść. Na dół. Okej. Okay. Co my tu mamy? Wow, nie, to jest Dracula! Co? Co on... Panie Dracula, to pan? To ja jestem Dracula, dokładnie. Musicie znaleźć jakiś sposób, żeby przedostać się do mojej biblioteki. Tam będzie portal i przyniesie was do specjalnego świata. Także znajdźcie jakiś sposób i powodzenia. Dobrze, dobrze, panie Dracula, my tutaj z owieczką zrobimy taki zmyk, żeby po prostu się gdzieś dostać. A widzę, że tutaj musi być znaleziony. Chodź, chodź, idziemy. Chodź, Lucy, zobaczymy, czy tam uda nam się jakoś przedostać. No dobra. Czekaj, gdzie może tutaj być to schowane? Jakiś, nie wiem, klucz czy coś takiego? Czekaj, może wyjdziemy na górę i tutaj na pewno coś dorwiemy. Tylko czekaj, Lucy, nie pchaj się, proszę, błagam. Okej, dobra, idziemy. Słuchajcie, tutaj jest coś, tylko że nic nie widać. Dobra, o, jest skrzynka jakaś! Lucy, chodź, zobaczysz, patrz. Mamy tutaj dźwignię. Chodź, idziemy zobaczyć, co będziemy tam mogli zrobić. Oczywiście wchodząc, słuchajcie, do tego, klikając tą dźwignię tutaj na tej płytce. Okej. Panie Dracula, jakże ja wchodzę, okej. Okay. Co tutaj jest? O nie, szkielet jakiś. Czekajcie, czy my możemy z nim zawalczyć? Okej, okay. O masz szkielecie, o masz. Wow, ja dostałem. Lucy, pomocy, wchodź tutaj, klikaj w tą. Okej, okay. Dobra, musimy pokonać go. Dobra, udało się, czekajcie, co my tutaj mamy? Jakaś skrzynia, co w tej skrzyni może być? Dobra, widzę, że to jest żelazo. A, to jest po to, żeby odpalić. O nie, patrzcie, Dracula zamienił się, zobaczcie, w tego w nietoperza. Więc okej, okay, tutaj musimy flinta znaleźć. Ale nie, bo ja mam krzesiwo, więc luzik, bluzik. Dobra, to Lucy, wchodzimy oczywiście w ten portal i zaraz zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli. Wchodź, Lucy, dawaj. Wchodzimy. Ej, słuchajcie, Dracula gdzieś mnie teleportował. Zobaczcie, tutaj, gdzieś jesteśmy w tym portalu. Nie wiem, czy jest gdzieś tutaj Lucy, ale będziemy szukali. Dobra, double jump, słuchajcie, mam jakiegoś double jumpa. Ogólnie z tego, co ja widzę, to tutaj skaczemy, słuchajcie, po TNT. Mam nadzieję, że... O nie, spadłem! O shit, dobra, to teraz w tym momencie, słuchajcie, musimy to jakoś rozegrać. Dobrze, tutaj zwalamy ludzi. Dobra, widzę, że tutaj jest ich coraz więcej. O nie, niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Ja muszę tutaj, powiem wam szczerze, po tym TNT biegać. Tylko w taki sposób, żeby tutaj mnie nikt nie zrzucił. Okej, okay, słuchajcie, bo tu jest naprawdę już groźnie. Okej. Oh shit, wow. Dobra, nie, jestem na ostatnim, słuchajcie, poziomie. Muszę to wygrać. Słuchajcie, muszę to wygrać, nie wiem, czy mi się to uda, ale spróbujmy, błagam, ja muszę to wygrać. Dobra, tutaj jest naprawdę groźnie, powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tego, że to może być aż tak przekozacko ciężkie. No dobra, będziemy sobie biegali po prostu tutaj po tym TNT, na spokojnie. Tutaj widzę, że jest jeszcze jakiś... Okej, okay. Dobra, nie! O shit, spadłem! O shit, dobra, to jeszcze raz, słuchajcie, musimy to zagrać, więc zaraz się widzimy i zobaczymy, jak teraz później mi to uda się przejść, więc zaraz wracamy. Dobra, runda się zaczyna, zaraz zobaczymy, czy to się uda nam przejść. Okej, zobaczcie, że tu będzie naprawdę epicko ciężko. Dobra, o, to jest naprawdę ciężka, powiem wam szczerze, że to jest naprawdę ciężka mapa. No i mam nadzieję, że to się uda w tym odcineczku to zrobić. No i trzymajcie za mnie kciuki, oczywiście dajcie znać, czy widzieliście gdzieś tutaj Lucy, bo ja w sumie naprawdę nie wiem, gdzie ona jest. No i chciałbym to, słuchajcie, przejść jak najdalej, słuchajcie, jak najwięcej, oczywiście, nie spać po prostu, nie chcę spać na sam dół. Dobra, będziemy sobie tu przeskakiwali na spokojnie. Wow, wow, to jest groźnie, powiem wam szczerze, że po tym TNT naprawdę ciężko się skacze. Okej, okay. O, dobrze, to teraz tutaj jakoś trzeba to poprzechodzić. No i dobra, będziemy sobie po prostu biegali naokoło. Słuchajcie, myślę, że jeszcze zostało naprawdę sporo graczy. Tylko okej. Nie, sam dół prawie, o shit, nie, to jest najgorsze, że można spaść, słuchajcie, dobra, okej, dobra, udało się,
Nie wiem jakim cudem, ale coś mi idzie, coś mi idzie. Dobra, zostało, słuchajcie, 12 graczy. No a przede mną jeszcze dwa poziomy co najmniej chyba. Z tego co widzę kątem oka. No dobra, na spokojnie będziemy sobie tutaj biegali. Zobaczcie, że tutaj mamy naprawdę dużo miejsca. Graczy jako tako dużo tutaj nie ma ze mną. Więc na spokojnie możemy sobie biegać. Okej, dobra, na spokojnie. Boże, ja się naprawdę boję. Powiem wam szczerze, że się boję tutaj cokolwiek ogarnąć. No dobra, o shit. Okej, nie. Dobra. Wow. Dobra, double jump nie zadziałał, okej. O, Jezuniu, Chryste Panie, to jest naprawdę przekozacko ciężkie, nie! Jest, słuchajcie, drugie miejsce miałem, pierwsze miejsce, słuchajcie, epicko, dobra. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, jeśli tak, koniecznie zostawcie łapencję w górę. Ja jestem matruner.pl, zobaczcie, Dracula zrobił mnie, oczywiście z hotelu Transylwanii, jakimś niewidzialnym typkiem. No i dzięki za to, że byliście, oczywiście, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapencję. Pamiętajcie, jeśli będzie 15 tysięcy łapek w górę, to właśnie Lucy damy... Pójdziemy do tego maga i poprosimy, żeby po prostu dał możliwość dla Lucy rozmowy, więc to będzie epickie. Także słuchajcie, strzelajcie łapencje, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, jakie jeszcze postacie chcielibyście zobaczyć. No i to co, widzimy się w kolejnych filmach. Ja jestem matruner.pl, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejo!